Jak to jest z tą atrakcyjnością? Dobrze? No nie jest tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że... Hej, witam Was na kanale To Zależy. Dzisiaj zajmiemy się tematem atrakcyjności, ale zanim przejdziemy do materiału, stałych widzów proszę o pozostawienie po sobie łapki w górę w dowód zaufania, a nowych widzów proszę o subskrypcję, no bo czemu nie? Najwyżej odklikniecie ją podczas oglądania tego materiału. W zamian za to wrzucę Wam zdjęcie słodkiego kociaka do tego materiału. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest atrakcyjność. Muszę zaznaczyć, że w tym materiale będę mówił o atrakcyjności ludzi albo względem ludzi, którą definiujemy jako poziom przyciągania lub pożądania, jakim dana osoba cieszy się w oczach innych. Zaznaczę też na start, że atrakcyjność jest często subiektywna i to, co jest ładne, a co jest brzydkie, będzie często troszeczkę inaczej oceniane przez każdego z nas. Oczywiście istnieją też kanony piękna i moda, która będzie wpływać na to, co postrzegamy jako atrakcyjne, ale gdybym miał skupić się na każdej możliwej ocenie, jaka tutaj pod względem atrakcyjności może się pojawić, ten materiał trwałby jakieś... Obecnie nauka dzieli atrakcyjność na seksualną, fizyczną i to, jak bardzo kogoś lubimy, ale niestety nie ma takiej jednorodnej definicji każdej z nich, także pozwólcie, że mniej więcej przybliżę, o co chodzi. Atrakcyjność fizyczna to to, jak ktoś wygląda. Pod uwagę będziemy tutaj brali takie rzeczy jak symetria twarzy, umięśnienie, a raczej kondycja fizyczna, czy... opalenizny. Tak, bladzi ludzie są oceniani jako mniej atrakcyjni i tłumaczy się to przede wszystkim tym, że bladość kojarzy się nam z chorobą, tak ewolucyjnie, więc wolimy ich unikać, albo przynajmniej ograniczyć z nimi kontakt. Na ile to jest sensowne, sami ocencie, ale badania mimo wszystko wskazują na to, że tak, bladzi ludzie, albo nieopaleni ludzie są troszeczkę mniej pożądani. Oczywiście nie jest to reguła, ponieważ jak wiedzą stali widzowie tego kanału, każdy jest inny. Każdy postrzega rzeczywistość na troszeczkę inny sposób, ale pewne trendy w społeczeństwie możemy zauważyć i zbadać. Jeśli chodzi o atrakcyjność seksualną, no to to jest to, co sprawia, że ktoś nam się podoba. Ktoś wydaje się nam atrakcyjny w takim tradycyjnym rozumieniu atrakcyjności. I są to wszelkie czynniki, które będą budzić w nas pożądanie do danej osoby. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ta atrakcyjność seksualna będzie troszeczkę powiązana z atrakcyjnością fizyczną. Jednak nie jest to regułą, a podniecenie seksualne mogą budzić zarówno ludzie, jak i sytuacje, jak i przedmioty nieużywione, takie jak ta laleczka. I chciałbym tutaj wspomnieć o tym, że seksualność i tematy z nią związane budzą w ostatnich latach wiele kontrowersji, więc zaznaczam, że ten materiał nie jest o tym. Ten temat zostawmy sobie może na inny materiał, a być może wcale nie będę go poruszał na tym kanale. No i jest też ta atrakcyjność przyjacielska, czyli właśnie ta atrakcyjność związana z tym, jak bardzo kogoś lubimy. Ona wiąże się z tymi cechami, które są dla nas atrakcyjne pod takim względem, że chcemy się z tą osobą zaprzyjaźnić, kontaktować, chcemy jej zaufać, więc te cechy, które ta osoba będzie przejawiała, to będą takie cechy jak wspólne poglądy polityczne, podobny poziom inteligencji, wykształcenia, podobne hobby, zainteresowania. Prościej mówiąc, na tą atrakcyjność wpływają po prostu te cechy, które nam się podobają u osoby, z którą chcemy się przyjaźnić, której chcemy zaufać. Możliwe, że będę zaznaczał w materiale to, o jakiej atrakcyjności mówię w danym momencie, ale możecie się śmiało posługiwać tymi definicjami, które przed chwilą tutaj podałem i myślę, że nic nie stracicie. Teraz, kiedy ten wstęp teoretyczny mamy już za sobą, spójrzmy na historię. Jak to wyglądało na przestrzeni lat? Historia atrakcyjności. Ciężko nie zgodzić się z tym, że chcemy wyglądać ładniej i pokazywać się od takiej najlepszej strony w kierunku innych. Nie chcemy, żeby ludzie widzieli nasze niedoskonałości, nie chcemy, żeby ludzie zobaczyli nas w złym świetle. I żeby wyglądać ładniej, korzystamy z różnych dobrodziejstw, które nam na to pozwalają, na przykład makijażu, filtrów na Instagramie. Kiedy wybieramy zdjęcia, które chcemy wrzucić na media społecznościowe, wybieramy te zdjęcie, które jest najlepsze w naszych oczach, na którym naszym zdaniem najlepiej wyszliśmy. Nie chcemy się chwalić tym, na którym
zrobiliśmy głupią minę albo źle wyglądamy, prawda? Ale dlaczego tak jest? Najprawdopodobniej dlatego, że wiemy, jak nasz wygląd wpływa na innych i jak silny wpływ na nich wywiera, i to z własnego doświadczenia. Kiedy widzimy kogoś atrakcyjnego albo zobaczymy zdjęcie, na którym znajduje się atrakcyjna dla nas osoba czy atrakcyjny dla nas bodziec, taki jak jedzenie czy coś bardzo ładnego, wywołuje to w nas pewne emocje. Tak samo działa to w drugą stronę. To znaczy, kiedy zobaczymy coś, co jest odrzucające, coś, co wydaje się nam być nie do końca fajne i przyjemne albo po prostu brzydkie, to też wywoła w nas pewne emocje. Tylko że te emocje będą zupełnie odwrotne w stosunku do tego, co odczuwamy, kiedy widzimy coś, co jest dla nas atrakcyjne. Zależnie od osoby, jej podejścia do życia, kiedy ten bodziec atrakcyjny się pojawi, będziemy oglądali naszą ulubioną instagramerkę albo naszego ulubionego instagramera. Możemy poczuć zazdrość, możemy się poczuć niezadowoleni, że my tak nie mamy fajnie w życiu, ale możemy też poczuć zadowolenie, szczęście, możemy poczuć motywację, która będzie nas pchała do osiągnięcia tego życia, które wiedzie ta osoba. Co więcej, ludzie wiedzieli o tym, jak ich wygląd wpływa na innych już u zarania dziejów. I żeby nie szukać daleko, spójrzcie sobie na rzeźby Aleksandra Wielkiego. Która z nich została wykonana najwcześniej, a właściwie najbliżej jego życia? O tak. Czy widzicie różnicę między tą a tą? Bo ja widzę całkiem sporą i ta wygląda ładniej, ta jest upiększona. Jest to oczywiście też kwestia stylu, w którym została wykonana. Jednak upiększanie wizerunków znanych ludzi widoczne jest też na innych przykładach. I takim przykładem może też być biblijny Jezus, który został troszeczkę zmieniony i troszeczkę przystosowany do europejskiego wyglądu i takiego europejskiego pięknego mężczyzny. Jego najbardziej znany europejski wygląd, który możemy zobaczyć w kościołach, nie oddaje go w 100%. O ile nawet w 10. Moglibyśmy tu poruszyć też temat idealnej sylwetki, która zmieniała się na przestrzeni wieków, czy peruk, które używano w XVII i XVIII wieku, ale myślę, że już rozumiecie, o czym mówię. Od zawsze chcieliśmy wyglądać ładniej, albo od zawsze biegliśmy w tym kierunku kanonu piękna, który w danym momencie był aktualny. Od zawsze coś wydawało się nam bardziej atrakcyjne od czegoś innego. I nie chodzi tu tylko o wygląd fizyczny. Na nasze zmysły oddziałują też takie rzeczy jak głos czy zapach, a używanie perfum zostało z nami aż do dzisiaj. A skoro przy perfumach jesteśmy... Osoby, które oglądały mój niedawny short, pewnie już wiedzą, że coś jest na rzeczy. Nie będzie to zaskoczenie, że feromony wpływają na ludzi, a przynajmniej tak mówią obecne fakty naukowe. Muszę jednak zaznaczyć, że badania te prowadzone są zwykle na małych grupach ochotników i to takich bardzo małych grupach, co jak wspomniałem w tym materiale, może troszeczkę zakrzywiać obraz rzeczywistości. Być może te feromony wcale aż tak dobrze nie działają, jak się postuluje, i być może korzystają na tym firmy, które sprzedają feromony. Bo jeżeli nie wiedzieliście, są perfumy i czyste feromony, które mają sprawić, że mężczyzna albo że kobieta jest najpiękniejszy na imprezie. Czy jest to prawda? Nie wiem. Jednocześnie ciężko kłócić się z badaniami, które ten wpływ potwierdzają, a jest ich naprawdę sporo, więc pomyślałem, że fajnie jest też poruszyć temat feromonów w dzisiejszym materiale. Szczególnie, że niektóre badania z wykorzystaniem obrazowania mózgu potwierdzają wpływ feromonów na aktywność mózgową, to znaczy kiedy badani zostali wystawieni na działanie zapachu perfumu z feromonami, ich mózgi były bardziej aktywne. Podczas zbierania informacji do tego materiału natknąłem się też na badania, które sugerują, że blisko 50% populacji posiada receptory specyficzne do wychwytu substancji chemicznych, które są związane z feromonami. Dlaczego tylko albo aż 50%? Tłumaczy się to z punktu widzenia ewolucyjnego, to znaczy jeżeli w tym momencie nie potrzebujemy już od długiego czasu feromonów do poszukiwania potencjalnego partnera seksualnego, no to jest to mechanizm, który jest niepotrzebny, bo korzystamy z innych rzeczy, takich jak procesy poznawcze. A jako, że ewolucja nie lubi marnować niepotrzebnie zasobów, no to te receptory powoli zanikają i wpływ feromonów maleje na przestrzeni wieków. Co więcej, feromony mają działać zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn i to, jakie feromony na nich działają, ma być uzależnione od ich preferencji seksualnych. Czyli na mężczyznę, który jest heteroseksualny, będzie oddziaływał feromon kobiecy, a na osoby homoseksualne zapach osób tej samej płci. Czyli na homoseksualną kobietę będzie oddziaływać zapach innej kobiety. Ocena po wyglądzie. W innym filmie wspomniałem o tym, że oceniamy ludzi w ciągu 10 sekund od ich spostrzeżenia. Jednak ze względu na to, że shorty charakteryzują się dosyć ścisłym formatem, postaram się w tym segmencie przybliżyć, dlaczego tak jest i o co dokładnie w tym
chodzi. Zacznijmy od powtórzenia, że choć atrakcyjność jest silnie uzależniona od subiektywnej oceny danej osoby, to istnieją takie ogólne cechy, które będziemy jako kultura rozumieli jako atrakcyjne. Spójrzmy na te dwa przykłady. Do której z tych osób podeszlibyście, żeby zapytać o godzinę albo o drogę? Jakie emocje wywołuje w was dana osoba? Z dużym prawdopodobieństwem większość z was odpowiedziała, że pan w garniturze jest bardziej atrakcyjny. To znaczy jest bardziej atrakcyjny w każdej z tych trzech sfer. Jest bardziej atrakcyjny seksualnie, bardziej atrakcyjny fizycznie i bardziej atrakcyjny tak, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Co więcej, oceniliście to w kilka sekund i prawie na pewno uznaliście, że ten pan jest zdrowszy, wiedzie szczęśliwsze życie, jest bogatszy i jest inteligentniejszy od tego pana. I najpewniej się nie pomyliliście. Jak wskazują badania, osoby, które są atrakcyjniejsze, są lepiej postrzegane przez otoczenie i to w każdym z możliwych aspektów. To znaczy stan ich zdrowia, inteligencja, zarobki, ich szczęście, a właściwie taki poziom zadowolenia z życia, czy wyniki w nauce. Co ważniejsze, przekłada się to na rzeczywistość. Takie osoby, które są atrakcyjniejsze, naprawdę w życiu mają troszeczkę łatwiej. Wiodą szczęśliwsze życie, mają bogatsze życie seksualne, zdobywają większą popularność, są bardziej zadowolone z życia, bardziej ekstrawertywne, to znaczy więcej lubią mówić i więcej mówią o sobie, są bardziej otwarte. Dlatego nie mam o co się martwić w życiu. Jedną z ważniejszych informacji jest fakt, że ta ocena wpływa na nasze postrzeganie danej osoby i to długofalowo. To nie jest krótkotrwały efekt. To jest efekt, który utrzymuje się i to utrzymuje się bardzo, bardzo długo. Ładniejsze dzieci mają lepsze wyniki w nauce i są lepiej postrzegane przez rodziców i przez osoby bliskie. Takie dzieci są uznawane za inteligentniejsze od tych, które wyglądają gorzej, obiektywnie patrząc na atrakcyjność. A to znaczy, że nie dość, że oceniamy książkę po okładce, to nawet kiedy ją już poznamy, oceniamy tą książkę lepiej, bo ładniej wygląda. Ale rozwodzę się nad tym, jak to działa i co się z tym wiąże, a nie powiedziałem jeszcze dlaczego. I tutaj znowu odpowiedzią jest ewolucja. A przynajmniej to jest jedna z teorii i akurat na to się zdecydowałem, bo jest w miarę intuicyjna. Nie chcę tutaj omawiać szczegółowo tego, jak doszło do tego, że w odpowiedzi na jakiś czynnik środowiskowy albo jakiś bodziec środowiska oceniamy coś jako atrakcyjne albo nieatrakcyjne, zagrażające, niezagrażające i w wyniku tego aktywują się nasze neuroprzekaźniki, hormony i inne specyficzne substancje wytwarzane przez nasz organizm, które doprowadzają do powstania najprawdopodobniej emocji, która będzie wpływała na nasze zachowanie i reakcje odnośnie tego bodźca, doprowadzając do pewnej specyficznej danej bla, bla, bla. Ale najprościej rzecz ujmując, nasze organizmy przystosowały się do szukania w naszym otoczeniu, czyli wszystkim tym, co jest poza nami, bodźców, czyli wszystkich przedmiotów, roślin, zwierząt i innych niebezpieczeństw, które mogą nam zagrażać albo nam nie zagrażać. I jeśli nam nie zagrażają, to mogą być dla nas atrakcyjne albo przydatne. Na przykład jadalny owoc będzie dla nas bardziej atrakcyjnym bodźcem niż dzikie zwierzę czekające w krzakach tylko po to, żeby nas rozerwać. I jeżeli mielibyśmy tutaj dać jakiś przykład, no to kiedy widzieliśmy w tych pradawnych czasach jakiegoś innego osobnika naszego rodzaju, który był nam nieznany, to musieliśmy nauczyć się rozpoznawać, czy idzie w naszym kierunku po to, żeby zrobić nam krzywdę, czy po to, żeby się z nami zaprzyjaźnić i dołączyć do naszej grupy, naszego stada. W tym przypadku osobniki, które nauczyły się odróżniać te sygnały i zaczęły robić to szybciej od innych, miały większą szansę na przeżycie i były w stanie przekazać swoją pulę genów następnym osobnikom, co utrwaliło te cechy w populacji. Podobnie jest tutaj właśnie z tą sferą atrakcyjności fizycznej i seksualnej, to znaczy atrakcyjniejszy jest partner, który jest silny, albo inteligentny, a najlepiej jedno i drugie, ponieważ będzie on w stanie zapewnić wyżywienie sobie, potomstwu i swojej partnerce, a dodatkowo będzie mógł ją chronić przed niebezpieczeństwami, ją i ich wspólne dzieci. Zaś w drugą stronę partnerka będzie bardziej atrakcyjna, kiedy będzie miała duże piersi i szerokie biodra. Wyniki badań wskazują na to, że atrakcyjność fizyczna, czyli takie zdrowe ciało, zdrowe, młode ciało jest atrakcyjne niezależnie od kultury, jakiej się to ciało pokaże. Są takie podstawowe cechy, na które zwracamy uwagę, uniwersalne dla całej naszej ludzkiej populacji. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że na przykład w badaniach Ekmana nad emocjami tam są problemy, mimo że teoretycznie emocje podstawowe są uniwersalne dla wszystkich, no to w tym wypadku też tak mogłoby być, ale to jest temat na inny materiał. Przynajmniej tak zakłada teoria ewolucyjna, ponieważ kilka z teorii atrakcyjności wskazuje na to, że ważniejszy, a przynajmniej w dzisiejszych czasach ważniejszy, jest status społeczny i inteligencja danej jednostki. I uwaga, bo już widzę komentarze ale panie, w ogóle te bzdety opowiada. I muszę tu zaznaczyć, że jest to duże uproszczenie
poruszenie tego tematu, ponieważ jak już wspominałem, gdybym miał zająć się każdą możliwą teorią i każdą możliwą możliwością, zajęłoby to w dzisiejszym świecie to nie jest aż takie proste. Wiele teorii atrakcyjności troszeczkę gryzie się z sobą, więc ciężko też przedstawić jakiś taki ogólny konsensus naukowy w tym momencie. Jednak ta teoria ewolucyjna, ona jest sensowna i ma dużo zalet w stosunku do innych teorii. Dlatego zdecydowałem się na przedstawienie właśnie jej. I oczywiście wybór partnera życiowego, wybór partnera seksualnego, przyjaciela czy przyjaciółki jest zdecydowanie bardziej zaawansowany niż spojrzenie na to, czy chce nam zrobić krzywdę i czy jest dla nas atrakcyjny seksualnie, ponieważ wchodzą tam jeszcze cechy osobowości, temperament, poglądy, zainteresowania i inne, i inne, i inne rzeczy. Dlatego, tak jak wspomniałem, ciężko jest omówić cały ten temat, ponieważ zajęłoby to. I z takiej innej teorii, którą moglibyśmy sobie tutaj tak na szybko jeszcze poruszyć, to jest teoria Mate Selection Theory. I ta teoria zakłada, że osoby atrakcyjne będą poszukiwały inteligentniejszego partnera, żeby ich potomstwo było atrakcyjne i inteligentne. Czy jest tak naprawdę? Nie wiemy, bo badania ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają i jest ich za mało. I przy okazji zaznaczę, że nie poruszyłem tutaj wszystkiego, bo materiał trwałby wiecie ile. Tematy takie jak świadomość, mowa ciała, nasze cechy osobowości, temperament i tak dalej zostawiam na inne materiały. Subiektywność, atrakcyjność. Jak możecie dowiedzieć się z tego materiału, nasze mózgi, a tym samym my, zmieniamy się codziennie, więc myślę, że osoby, które oglądały ten materiał, nie będą zdziwione faktem, że nasza ocena atrakcyjności zmienia się z czasem. Choć jak wspomniałem wcześniej, nasza ocena atrakcyjności danej osoby będzie wpływała silnie na to, czy w ogóle się z nią skontaktujemy, czy będziemy chcieli z nią rozmawiać, to po bliższym poznaniu tej osoby, nawet jeżeli wydaje nam się na pierwszy rzut oka nieatrakcyjna, może stać się ona atrakcyjna. Dlaczego? Dlatego, że może dzielić z nami nasze poglądy, na przykład polityczne, o których już wspomniałem, czy takie poglądy życiowe, co jest w życiu ważne, co jest w życiu nieważne, jakieś zainteresowania, hobby, może też chce, tak jak ty, zwiedzać świat i podróżować i garściami życie brać. Mam tutaj na myśli to, że stanie się ona dla nas takim potencjalnym partnerem życiowym czy seksualnym, mimo że nie jest dla nas dalej atrakcyjna, a przynajmniej pewnej cechy nie będą dla nas atrakcyjne. Ponieważ kiedy zaczniemy ją lubić, będziemy ją odbierać troszeczkę inaczej, będziemy inaczej na nią patrzeć, inaczej o niej myśleć. Co więcej, na ocenę atrakcyjności będą wpływać też nasze przeświadczenia, które mogą, ale nie muszą być kreowane przez media. Zarówno te klasyczne media, jak telewizja czy gazety, ale też media społecznościowe. I żeby nie szukać daleko, takim bliskim przykładem tej zmiany tego, co ogólnie jako kultura postrzegamy jako atrakcyjne czy nieatrakcyjne, będą tatuaże. Jeszcze kilkanaście lat temu tatuaże kojarzyły się w większości osób z więzieniem i marynarzami. Dzisiaj, jak wiemy, i możemy to dostrzec na praktycznie każdym kroku, kiedy wychodzimy na zewnątrz, to postrzeganie tatuażu jako czegoś takiego specyficznego dla danej grupy społecznej się zmieniło. I to się zmienia w związku z tym, że osoby publiczne chętniej zaczęły przedstawiać tatuaże w ciepłym świetle. To znaczy, nie są one już czymś strasznym, a są modą, są czymś, co większość ludzi chce zrobić i uważa, że w tatuażach są atrakcyjniejsze, to znaczy z tatuażami wyglądają atrakcyjnie. Inną rzeczą, która zaczęła zmieniać się w ciągu ostatnich lat, jest postrzeganie idealnej sylwetki ciała. I jest to między innymi związane z ruchem body positivity, choć ruch ten ma też swoje ciemne strony, ponieważ jak postulują niektórzy badacze, jest bardzo cienka granica między promowaniem normalnej sylwetki, a promowaniem otyłości, o co czasami ten ruch niestety zahacza. Problem z badaniem atrakcyjności. Wszystko byłoby pięknie, rozwodzę się tutaj nad atrakcyjnością i nad badaniami, ale jak zwykle w nauce pojawia się pytanie, jak oni to zbadali? Oczywiście to zależy, na jakie badanie spojrzymy. Początkowy okres, i to tak naprawdę długie, długie lata, badano atrakcyjność po prostu pokazując zdjęcia osobom, które później oceniały tą atrakcyjność. I stąd wzięło się też to przeświadczenie o tym, że jeżeli twarz jest bardziej symetryczna, to jest ona atrakcyjniejsza. To, jak wspomniałem wcześniej, może nie do końca być prawdą, to znaczy nie do końca oddawać rzeczywistość. I z takiej szybkiej ciekawostki, obecnie ocena atrakcyjności oferowana przez AI jest oparta głównie właśnie na tym założeniu, to znaczy, że twarz
twarz bardziej symetryczna jest atrakcyjniejsza. Inni badacze poszli troszeczkę o krok dalej i zaczęli sprawdzać, jak nasz mózg reaguje na zdjęcie ładnej osoby albo jakiegoś atrakcyjnego czy nieatrakcyjnego bodźca. Tylko widzicie, jest mały problem. To znaczy, zdjęcie nie oddaje w 100% rzeczywistości. Zdjęcie nie jest dynamiczne, nie oddaje takiej prawdziwej sytuacji z dnia codziennego, kiedy oprócz sylwetki i twarzy danej osoby możemy zobaczyć to, jak traktuje innych, jak się zachowuje, kiedy z nią porozmawiamy, będzie tam też ten czynnik głosu, możliwe, że zapachu, więc te wszystkie czynniki, które wpływają na atrakcyjność poza wyglądem fizycznym, przez długi czas w ogóle nie były badane. Na szczęście w tym momencie nauka ma więcej środków i więcej możliwości do badania atrakcyjności, więc te badania, które tutaj przytaczam, są już bardziej aktualne i troszeczkę lepsze metodologicznie. I takim przykładem ciekawego badania z wykorzystaniem nowych technologii jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Dzięki wykorzystaniu tych współczesnych, nowoczesnych technologii możemy określić, jak wygląda reakcja na atrakcyjny bodziec. To znaczy, dla heteronormatywnego mężczyzny wyświetlenie sylwetki kobiety będzie równoznaczne z takim lekkim ruchem ciała w jej stronę, albo kiedy poproszono badanych o to, żeby przybliżyli się do danego bodźca, to kiedy była wyświetlana takiej osobie sylwetka kobiety, to przyodchodził on zdecydowanie bliżej niż kiedy ten zarys był niejednoznaczny. Niektórzy badacze organizowali nawet randki w ciemno, żeby zobaczyć, jak oceniają się pary, które w nich się znalazły. I czy randki były lepsze czy gorsze, albo inaczej, czy randki były lepiej czy gorzej oceniane przez osoby zależnie od tego, jak atrakcyjny obiektywnie był ich partner. Na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną informację, która powiela się w wielu badaniach, a mianowicie to, że wiele osób, szczególnie w młodym wieku i szczególnie kobiet, ocenia się jako mało atrakcyjne. Jest to częściowo spowodowane wpływem mediów społecznościowych, ale myślę, że o tym zrobię inny materiał. Powodów takiego stanu rzeczy jest oczywiście wiele, ale w tym materiale już nie chcę skupiać się na tym, dlaczego tak jest, a po prostu dać taki mały feedback, małą podpowiedź dla osób, co można zrobić, żeby poczuć się lepiej samemu z sobą. Oczywiście pierwszym sposobem, o jakim muszę wspomnieć, jest psychoterapia albo konsultacje psychologiczne. Jeśli problem wynika z przekonań danej osoby, to właśnie ten psycholog czy psychoterapeuta będzie najlepszą możliwą opcją na pomoc w zmianie tego przeświadczenia. Zanim wyciągniecie na mnie widły i pochodnie, że znowu promuję psychoterapię, chciałbym zaznaczyć, że anoreksja i bulimia to choroby, które są związane przede wszystkim z tymi negatywnymi przeświadczeniami na temat własnej sylwetki. To nie jest tak, że ktoś ma niższą samoocenę i tyle. I nic mu się nie stanie, po prostu będzie troszeczkę smutniejszy, a może pojawić się tam silna potrzeba zmiany tej sylwetki, która wejdzie w ten mechanizm patologiczny. Patologiczny mam na myśli chorobowy. Jeśli problem zakorzeniony jest w naszej głowie i naszym własnym obrazie siebie, to, że będziemy wyglądać ładniej, bo pójdziemy na siłownię, zrobimy ładny makijaż, czy to, że ładniej się ubierzemy albo będziemy mieli tatuaże na całym ciele, nie sprawi, że będziemy się lepiej czuli. Mogą te rzeczy przynieść ulgę, ale ta ulga będzie jedynie chwilowa. Jednak rzeczą, którą możecie wprowadzić do swojego życia już teraz, jest na przykład wysiłek fizyczny. I tak jak wspomniałem we wcześniejszym materiale, ten wysiłek nie musi być katowaniem się na siłowni 2 godziny dziennie. To może być półgodzinny spacer, to może być wyjście na basen 3 razy w tygodniu. To może być pójście pieszo zamiast wejście do autobusu, tramwaju czy samochodu. I takie małe rzeczy właśnie jak lekki wysiłek fizyczny będą wpływały pozytywnie na wasze samopoczucie, na wasze zdanie o samym sobie. Kolejną rzeczą, którą możecie wprowadzić już dzisiaj, jest odstawienie lub ograniczenie używek, takich jak papierosy, alkohol i inne legalne, nielegalne narkotyki. Wpływają one negatywnie na taką gospodarkę neurochemiczną naszego mózgu. Te wszystkie neuroprzekaźniki jak dopamina, serotonina, melatonina, one trzymają pewną równowagę. I kiedy wprowadzamy do naszego organizmu różne substancje, te neuroprzekaźniki będą rosły, zmniejszały się, ich receptory mogą być na przykład blokowane. To będzie wpływać na to, że nasz mózg nie będzie do końca wiedział, jak ta gospodarka będzie wyglądać za chwilę, więc będzie
po prostu robił to losowo, co będzie wpływać na nasze samopoczucie, na nasz nastrój w ciągu dnia. Trzecią rzeczą, ostatnią, o której tutaj wspomnę, jest zadbanie o swoje otoczenie. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli będziecie utrzymywać porządek w swoim pokoju, mieszkaniu, domu, i to potwierdzają badania, będziecie bardziej zadowoleni z życia. To znaczy, bałagan z jakiegoś powodu wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. Dodatkowo, dla osób żyjących w miastach, zwiększenie ilości roślin w mieszkaniu albo częstsze wizyty w parku będą zdecydowanie pozytywnie wpływały na ich samopoczucie. Dlaczego tak jest? Z tymi roślinami sprawa jest dosyć intuicyjna, takie przynajmniej mam wrażenie. Więcej zieleni kojarzy nam się z naturalnością, to znaczy z czymś, co jest naturalne, z takim naturalnym środowiskiem, w którym ewolucyjnie przez długi czas byliśmy. Oczywiście sposobów jest wiele i każdy z nas znajdzie swój własny sposób na polepszenie swojego samopoczucia, więc dajcie znać, jakie wy stosujecie sposoby, żeby polepszyć sobie swoje samopoczucie i być może pochwalcie się, jeżeli zastosowaliście któryś z wymienionych w tym materiale, jak wpłynął na was i na wasze codzienne życie. I oczywiście nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał, żeby nakarmić algorytm YouTube'a. I kliknijcie subskrypcję, żeby nie przegapić moich kolejnych materiałów na kanale. Cześć!